Wczoraj byłyśmy z Basią na konferencji. Kolejny Boży człowiek, który był i jest przebudzony, przyjechał do Polski. I chcę wam pokazać szerszy kontekst. W ogóle to wszystko, co się działo tutaj na uwielbieniu i co w ogóle u nas się dzieje. Ten człowiek z tym przyjechał. Przyjechał do jednego z kościołów, który akurat zna, dlatego tam przyjechał. Ale przyjechał w ogóle z poselstwem do kościoła w Polsce. I to poselstwo to nie było głaskanie po głowie. To było, on zaczął od czegoś takiego, że jest w angielskim gra słów weak i wicked. Wicked. Czyli można być słabym, ale chcieć zmiany i tam pomoc da radę, tak? Jeśli ktoś uwolni swoje namaszczenie, jeśli ktoś uwolni prawdę, to ten człowiek się podniesie i pójdzie, a można być nieprawym. Można być nieprawym i wtedy tony namaszczenia uwolnione w takiego człowieka nic nie dadzą. I przypomniał mi się teraz w tej chwili sen Mateusza. Mogę opowiedzieć? Mateusz miał sen, przysłał mi sen. I w tym śnie ja obrazuję Kościół, a on jest sobą. I kręcę film ze świadectwa, składanego świadectwa. Gosia tutaj świadectwo składała, potężne świadectwo tego, jak pracuje z Duchem Świętym nad swoim charakterem. Ja kręcę film i Mateusz mówi, że idzie do domu. I w tym momencie, kiedy on idzie, walą się 4 drzewa na niego. Chcą go przygnieść. Coś tam się jeszcze dzieje. On jest sobie w domu. W ogóle tego nie zauważa. I później wraca na to miejsce, gdzie my kręcimy to świadectwo. I ja mu mówię, słuchaj, leciały na ciebie drzewa. Ludzie tam tobie wygrażali. On mówi, nic nie słyszałem, nic nie widziałem. I wiecie co? Ja zobaczyłam, że możemy słuchać świadectw, potężnych Bożych świadectw i nic z tego nie brać. A ten człowiek, który obrazuje kogoś, kto chodzi w doświadczeniu Boga, chodzi w łasce, chodzi rzeczywiście w skupieniu na byciu z Nim, on w ogóle nic nie zauważał. On nie zauważył, że leciały na niego drzewa, że ktoś tam mu groził. Po prostu tam był i był skupiony na Bogu, nie? I teraz ten usługujący w ogóle powiedział coś takiego, że wołasz o przebudzenie, chcesz iść do zgubionego świata, a boisz się zranienia w kościele, a boisz się odsłonić przed kimś i w ogóle wystawić się. Boisz się w ogóle wykonać pracę nad swoim charakterem. On miał jedno przesłanie. Ludzie twardego karku, wreszcie zegnijcie się pod Bożym Słowem. Zacznijcie pracować nad sobą. Zacznijcie pracować nad sobą. Cały czas to mówił. Mówił to na najróżniejsze sposoby. I wiecie, później on się modlił o ludzi. I powiedział nade mną wolność, nie? Ja postanowiłam się zgodzić z tym słowem. Agatka dzisiaj mówiła o pobożnej kobiecie. Tak wygląda pobożna kobieta. Możesz mnie dotknąć mój brzuch, możesz mnie uderzyć. Pobożna kobieta wygląda tak. Mamy być elastyczni i w ogóle wolni do tego, żeby iść w jakiejkolwiek postaci do świata. Amen.